Siemaszko, witam was serdecznie w kolejnym openingu z kart Pokémon. Dzisiaj, tak wiem, wyjątkowo od dłuższego czasu nie było angielskich edycji openingów. Tak dzisiaj jest premiera. Pierwszy produkt, który mógł być dostarczony do sklepów i właśnie dzisiaj można go zamówić na moim sklepie www.letsgotrader.pl. Tam możecie zdobyć zarówno edycję Kingdry, czyli box Kingdra EX, jak i też Greninja EX. Ponadto od następnego tygodnia będzie możliwość już nabycia i wysyłki zarazem ETB, czyli kolejnego produktu, który jeszcze w sierpniu właśnie się ukaże z tej edycji. Jeśli chodzi o booster bundle, czyli te takie mniejsze booster boxy z tej edycji mimo wszystko holidayowej, to one pojawią się dopiero początkiem września. Także tutaj należy się przygotować na ten okres, bo już też będą dostępne na moim sklepie. 30 ponad sztuk. Dostępne od zaraz, jak tylko oczywiście premiera będzie wysyłka w ten sam dzień. I dzisiaj oczywiście mamy zarówno jeden, jak i drugi. No po skrócie otworzymy tylko jeden, ale ciekawostki zaserwuję wam z obydwu. Przede wszystkim, jeśli chodzi o sam design, to Greninja urzeka. Urzeka, jest to taka próba naśladownictwa naszego designu, który pochodzi z dodatku wcześniejszego, czyli z Masquerade'u. Masquerade dostarczy nam Greninja, który był alt-artem, który był unikalnym designem na tyle, żeby kupić serca wszystkich kolekcjonerów. Jednak w tym przypadku jest to karta gwarantowana, więc niemalże nie możemy być pewni tego, że ona sięgnie takich właśnie wartości jak tamta karta, którą należy wydropić i trafić właśnie z dodatku poprzedniego. Jeśli chodzi o dodatek tutaj, jakim jest Kingdra, dokładnie box, Kingdra EX, ten dodatek przychodzi do nas z kartą Kingdry, która o dziwo oczywiście, mimo że design jest też epicki, taki porównując go do artysty, który oczywiście tworzył Giratinę lub też Slowbro, to w tym przypadku ten design już może być mniej interesujący, ale jest inna cecha tego boxa, który właśnie w tej chwili może dla niektórych oczywiście sklepów wydawać się tańszym produktem, jednak bardzo się mylą, bo w tym przypadku Kingdra jest kartą grywalną. To różni właśnie Greninja do tej właśnie Kingdry. To właśnie wyróżnia ją, jeśli chodzi o wybór jednego lub drugiego boksa. Ten dla kolekcjonerów, a ten dla graczy. Jeśli tak po skrócie można powiedzieć. Więc, jeżeli to jest dla kolekcjonerów, powiedzmy, że taki boksik sobie zostawię, a ten jak najbardziej możemy otworzyć. Przede wszystkim zobaczymy, jak wygląda design kart promocyjnych, bo oczywiście jest tutaj zestaw zarówno trzech kart promocyjnych, plus jeszcze mamy do dyspozycji 5 booster packów. Oraz widzimy jedna foil, później to jest Corsi Kingdra i mamy kod kart, czyli oczywiście wszystkie kod karty, które w tym dodatku będą i w tym odcinku możecie sobie zgarnąć i wiecie, wkleić do online wersji. Sprawdzimy, co ten boksik nam serwuje, dokładnie jak wygląda design kart. Bo oczywiście angielskie mają inny design, ale bardziej też nas interesuje to, w jakim stanie są te karty, czy są w ogóle, wiecie, przy produkcji zepsute. Bo nie wiem, czy wiecie, kolekcjonerzy, ci, którzy interesują się tylko kartami angielskimi, od razu wam mówię, że w europejskich edycjach, amerykańskich edycjach kart, ludzie bardziej cenią, drożej cenią właśnie designy kart, które mają wady. Niestety, ale mają wady. Bo jakby nie patrzeć tutaj, czy to miskaty, czyli misprinty, czy jeszcze jakieś inne, to jest o wiele bardziej interesujące dla właśnie graczy, bo to jest najbardziej rzadka edycja kart angielskich, których i japońskich nie możemy tego zgarnąć. Otwieramy w ten sposób, czy do góry, w ten sposób, ok. I karty mamy prawdopodobnie do zdobycia, wyciągnięcia w ten sposób, delikatnie, bez problemów i tak. Sprawdzamy pierwszą kartę i mamy bardzo ładny design. Zwróćcie uwagę, że Holo, jak i też te, to nie jest Galaxy, chyba Galaxy. Galaxy Holo jest również na całości karty. W tym przypadku jest to głównie tutaj główna część, czyli ta Holo wersja, oraz mamy również i też edycję, a dokładnie to Holo, to Galaxy Holo, również i na krawędziach, czyli na tych srebrnych właśnie ramkach. Oraz na... powinno być również i Horsi. No Horsi również. Bardzo ładny design, taki delikatny, bez tej polotu. Nie ma żadnych tutaj swirli, z tego co widzę, bo oczywiście też mogą się pojawić, aczkolwiek tutaj to malutki element tego, można by powiedzieć, że to jest swirl, ale raczej niekoniecznie.
bardzo ładny design, żadnych tutaj wad, jakby nie patrzeć. Jeśli chodzi o centering, też bardzo ładny, jak na angielską idealny centering. Jeśli chodzi o kartę promo, ale najbardziej nas interesuje ta karta. Ta karta tutaj nam dostarcza coś więcej. Karta kodu dla Was i mamy tutaj King Direct. Jak ona wygląda? Nie mamy żadnych tutaj dodatkowych elementów na krawędzi, aczkolwiek te wiecie, odciski palców, jeśli chodzi o gramaturę karty, jest. Czyli srebrne krawędzie mają takie właśnie te odciski. Takie elementy, no, które cechuje właśnie główny człon naszej karty. Bardzo ładny design. Powiedziałbym nawet, że już tutaj wkroczyli na drogę wojenną z kartami One Piece'a, Art Artów. Także tutaj jest bardzo ładny design. No, to oczko robi tutaj furorę. Na pewno. Centering tej karty z przodu jest ok, nie widzę żadnych problemów. I z tyłu, no, centering jest z lewej strony. Tutaj jest bardziej rozjechany w stosunku do prawej strony. A góra, dół jest ok. I to oczywiście jest początek naszego odcinka. Bo przede wszystkim, no, ludzie interesują się tutaj tym dropem. 5 boosterów w tym zestawie. Czyli tak naprawdę, kupując zestawik, mamy gratisową kartę promo, a 5 boosterów, tutaj troszkę rozjechana jest. Wow, powietrze w niej jest. No, tutaj jest dużo powietrza w tym boosterze. To oczywiście płacimy za całość boosterów, które są tutaj, plus oczywiście tutaj całościowo około tam ponad 120 zł możemy zapłacić i będziemy mieć całość zestawu, bo tutaj w cenie właśnie jest ten zestawik. Może zaczniemy sobie od tej, bo oczywiście angielskie o wiele łatwiej się otwiera niżeli japońskie. Ja japońskie oczywiście nie chcę już uszkadzać, a ciężko się otwiera dla mnie je, więc definitywnie tylko dzik dla Was. I się tu przekłada, czy nie, chyba tu się nie przekłada w ogóle. Sprawdzimy. Nie, jedną się przekłada. Kartę energii. Mamy Sidre. Ten ma sam numerek, ale nie jest promo. Nie jest oznaczona promo, oprócz tego, że ma design inny. Zwróćcie uwagę. Ta jest holo z designem, ale nie jest oznaczona jako promo. Datrix, Duskull, Houndoom, Academy Genesect, Night Sketcher, Varum pierwszy, ale patrzcie, inny jest. Inny jest Color Reverse, niż chyba zwykle. No, jest troszkę inny. Mamy Zorue i mamy Tapu Bulu. Czyli pierwszy booster nam nie oddał wcale. Spójrzmy, co jest kolejne. Karta kodu dla Was. Przekładka jednej karty. Karta stalowa. Eevee, Datrix, Cassiopeia, Sylveon, Malamar, Binding Mochi. Wow! Mamy Erfendessel! Jedna z najdroższych kart zestawu, z tego co pamiętam. Erfendessel! Mal nam się trafiło! Jeśli chodzi o tutaj design, sprawdzimy też z tyłu, co nam się kryje. Dusk Nua, ale wow! Ale drop! Uhuhu! Złotą kartę dawno nie wyciągnąłem, a tym bardziej z nowych dodatków. Mamy Erfendessel. Z tyłu. No, jeśli chodzi o design, bardzo ładny. W sensie, jeśli chodzi o centering, nie widzę przeszkód, żeby ją wysłać do PSA, jeżeli tak faktycznie karta zyska dużą wartość. Chyba że jest grywana, to oczywiście oddam jakiemuś graczowi. Bo taką kartą na pewno fajnie będzie grać. Jest Erfendessel. Przygotowany jestem na każdą okoliczność. Mamy pierwszy drop. A jeszcze 3 boostery przed nami. Pierwszy nam nie oddał wcale. To się okaże w dropie kolejnym. Jak mówiłem, tutaj no nie chciałem otwierać Greninja, bo spodziewam się, że w Greninja nie będzie nic, oprócz tego, że jest Greninja. A tu jest Sidra. Docenia graczy. Takie mam po prostu wrażenie. Pierwsza karta walcząca. Datrix, Duskull, Houndoom. Tak by było powtórka z tamtego, co było wcześniej boostera. Galvantula, Iron Moth, Weavile i mamy Cresselia. Zwykłe holo. Tą kartę z tym wybrzuszeniem, takim, wiecie, nabuchaną, napompowaną, zostawiamy na koniec. Sprawdzimy, co w niej jest, bo to może być ciekawe. Karta kodu, żeby nie przykrył. Energia, Varum, Axiu, Beware. Sylveon, dużo powtórek jest. Lilvetal, Beware, Absol i mamy... Fa, fe, czekaj, feca,
Fecan DPT. Wiem, że Fecan DPT chyba, nie jestem pewien, ale on jest grywalną kartą, z tego co pamiętam. Raz podczas tury, jeśli twój Pokémon był rozwalony, podczas tury przeciwnika możesz zgarnąć 3 karty. Nie możesz użyć więcej niż jeden raz Flip the Script Ability each turn. Czyli raz na turę można wykorzystać tą abilitkę. Bardzo fajna. No ale oczywiście to zależy od tego, czy nam Pokémon padnie, czy też nie. Na ławce, jeżeli się otrzyma, no to można ją aktywować. Także fajna karta. Jest grywana na pewno. 3 karty do ręki nie jest takim złym, wiecie, wyborem, jeśli chodzi o umiejętność karty. I mamy tutaj do odkrycia jeden booster. To jest ten napakowany? Nie, chyba. Chyba, że ten napakowany już otwieraliśmy. Dobra, chyba tutaj spoilerowałem za bardzo. Tak, otworzyłem go pierwszego? Mam krótką pamięć, a to wygląda. Byłem tak naprawdę podjarany chyba tym wywrzuszeniem, że chciałem go otworzyć jako pierwszego. Tak zakładam. Mamy kartę energii. Golbat. Persian. Dusk. Rowlet. Decidueye. Hypno. Zubat. I mamy full arta! Munkidori! Mamy full arcik, ale fajny kurak na 5 boosterów, 2 dropy. Zacnie. A tu abilitka. Oh no, you don't. Jeśli twój Pokémon został pokonany. Kurde, sporo takich umiejętności widzę, te nowe karty mają, które bazują na tym, żeby Pokémon został pokonany, nie? Pokonany poprzez obrażenia ataku twojego Pokémona, czyli nie może być pokonany innymi umiejętnościami prócz atakami walczącymi Pokémona. I jeśli masz jakiegokolwiek Pecharunta. Nie, to nie tamten. Myślałem, że to jest Pecharunta. Nie, jeśli masz Pecharunta, to jest taki ten duszek taki. Ten, co jest na boosterze, prawdopodobnie nie. O, ten. To jest Pecharunt. Jeśli masz Pecharunta EX w rozgrywce, czyli na ławce. Chociaż nie. In play, czyli na głównym. Na głównej walce. To twój przeciwnik zabiera jedną prize card mniej. Czyli albo wcale. Albo jeśli bierze, powiedzmy, dwie, używając jakiejś umiejętności, innej karty, powiedzmy, nie wiem, Slowbro, jeżeli dalej jest grywalną kartą, to w takim przypadku zabiera jedną nagrodę zamiast dwóch. No to też ciekawe. No, żeby tutaj obronić się przed szybką porażką. To fajna umiejętność karty. Tym bardziej, że ma 210 energii, także szybko jej z ławki nie ściągnie nikt. Spoko. Ale mamy Furlalcika! Jeśli chodzi o grywalność, no to powiedziałbym, że do gry, bo tu jest site jest zjechany. To jest widać od razu. I tył wygląda tak samo jak przód, czyli troszeczkę rozjechany, jeśli chodzi o cięcia. Ale jest full arcik! Nice! I tak wygląda oczywiście nasz opening najnowszych dodatków, najnowszych produktów, które są z edycji Shrouded Fable. Także oczywiście zachęcam Was do zakupu na moim sklepie www.letsgotracker.pl. I też oczywiście dodatki, które są japońskie, dostępne w naszym sklepie, żeby oczywiście tutaj pozyskać sporo ciekawych, interesujących kart z nowej edycji i żeby tutaj zasilić swoje tutaj kolekcje, jakie posiadacie. I oczywiście zachęcam Was do lajkowania, do subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się karty i opening podobał, bo mi jak najbardziej okej. Tym bardziej, że ta karta zrobiła furorę w tym przypadku. I do zobaczenia, trzymajcie się. Miłego dnia i wyczekujcie kolejnych odcinków z openingu, bo będzie ich kilka. Trzymajcie się. Hej!